Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To zapewne jedna z naszych ulubionych Ewangelii, która mówi o odpoczynku, który moglibyśmy pewnie nazwać odpoczynkiem przede wszystkim wewnętrznym, odpoczynkiem duchowym. Jezus daje takie wytchnienie i pokrzepienie jako nauczyciel, który proponuje coś innego niż jemu współcześni inni nauczyciele. Bo rabini w czasach Jezusa używali takich symbolów, że jarzmem albo brzemieniem jest prawo. I jak po zesłaniu Ducha Świętego w jednej z kateches, a i później mówi święty Piotr, to bardziej jeszcze w wyniku z tak zwanego pierwszego soboru jerozolimskiego, opisanego w Dziejach Apostolskich, tam są takie słowa, że prawo tak się po ludzku rozbudowało, że były to ciężary nie do uniesienia, mówi nam święty Piotr, i dla nas, i dla naszych przodków. Prawo jest ważne i jest takim naszym wychowawcą. Takiego określenia używa święty Paweł. Potrzebujemy podstawowych zasad, które Pan Bóg wpisał w nasze stworzenie, w naszą naturę, aby według tych zasad, tych norm się poruszać. I wiemy, że kiedy je przekraczamy, no to cierpimy, czy jesteśmy zmęczeni. A szanując te normy wpisane w prawa Bożego świata, doświadczamy pokoju. Ale potem ludzie umawiali się na wiele innych zasad, praw, także religijnych, i było to dużym obciążeniem, utrudzeniem. I do takich osób, które właśnie jakoś chciały żyć dla Boga, ale czuły się obciążone i utrudzone, dokładnie Jezus tak nazywa to ich doświadczenie, utrudzone chęcią, staraniem się o wypełnienie tak wielu przepisów, z których wiele Jezus mówi, pochodzi z ludzkiej tradycji, że Jezus proponuje inne podejście. Jezus proponuje podejście, w którym daje wytchnienie, ukojenie, ponieważ pokazuje innego Boga. Bóg, który wydaje się, choć no właśnie w oparciu o Boga wiele ludzkich przepisów powstało, Bóg, który wydaje się domagać się przestrzegania zasad, prawa, jest Bogiem, przed którym trzeba zasługiwać. To było jedno z głównych przesłań faryzeuszy. Prawo jest po to, żeby go przestrzegać, jak się go będzie przestrzegać, to je zasłuży na miłość. A Jezus pokazuje Boga, który kocha za darmo, kocha bezinteresownie. I dlatego mówi: weźcie to nauczanie, weźcie to jarzmo i brzemię, czyli przekazanie miłowania, bo jesteście miłowani, miłowania Boga, bo Bóg was kochał, i miłowania siebie nawzajem, bo jesteście umiłowani i uzdolnieni do miłości przez Boga. Jezus mówi, to daje wewnętrzne wytchnienie, że to przestrzeganie tych przykazań nie jest po to, żeby zasłużyć na miłość, tylko żeby dzielić się otrzymaną miłością, bo Bóg już jest miłością, bo Bóg już kocha za darmo, bo Bóg jest miłosierny. A więc w tej swego rodzaju polemice z innymi rabinami Jezus mówi, przyjdźcie do mnie i wtedy doznacie ukojenia. Ja mam serce ciche i pokorne, bo ja wiem, że jestem kochany, więc moje serce nie musi się męczyć, nie musi podejmować wysiłku zasługiwania. Moje serce może być zatem ciche i pokorne, może żyć w wewnętrznym
odpoczynku. To jest ten odpoczynek, to jest to napięcie, to zmęczenie, które nas męczy, wewnętrzne. Zmęczenie fizyczne ma inny charakter. Jezus nam pokazuje taką drogę ukojenia dla duszy, taką drogę wejścia do odpoczynku. Ci, którzy modlą się brewiarzem, to albo codziennie, albo przynajmniej co 3 tygodnie modlą się tym psalmem, w którym Pan Bóg mówi o wejściu do odpoczynku, albo jeśli jesteśmy uparci, nie słuchamy Boga, to że nie wejdziemy do Bożego odpoczynku. A więc chodzi o takie wejście w Bożą perspektywę, że wszystko jest kochane, wszystko jest przebaczone, wszystko się rozwija pod okiem Bożej miłości. To jest wejście do odpoczynku. Jakiego odpoczynku wchodzą nasi bliscy zmarli? Modlimy się dla nich o wieczny odpoczynek, czyli właśnie o to poznanie Boga, przy którym człowiek się już nie męczy. Tu na ziemi, ponieważ nie widzimy Boga twarzą w twarz, mamy różne wyobrażenia, także męczące, doświadczamy tych wewnętrznych napięć i zmęczenia. Modlimy się o wieczny odpoczynek, bo wierzymy, że tam, widząc Boga, nie będą już mieli żadnych wątpliwości co do miłości. A jest jeszcze jeden element w dzisiejszych czytaniach, który pokazuje, że można by mówić do pewnego stopnia o pewnych krokach w wewnętrznym odpoczynku. Że kiedy człowiek już przyjmie dobrą nowinę, że jest kochany, że grzechy są odpuszczone, ma jakiś taki pierwszy poziom odpocznienia, odprężenia wewnętrznego. Z tej radości i wdzięczności do Boga tak kochającego, tak przebaczającego, tak miłosiernego wchodzi na kolejny poziom odpoczywania, czyli takiego myślenia, to co ja mogę zrobić dla Ciebie, Panie Boże. I nadal jest to jakiś element odpoczywania, że człowiek chce współpracować, już bez napięcia, nadal dając swoje życie, ofiarując siebie, angażując swoje siły, różnego rodzaju wysiłek ofiarowany, nadal wewnętrznie odpoczywa we współpracy z Panem Bogiem. A w pierwszym czytaniu jest jeszcze takie ciekawe jedno zdanie, które dzisiaj zwróciło moją uwagę, że współpracując z Panem Bogiem w przemianie świata, w pełnieniu Jego woli, człowiek w sumie odkrywa w pewnym momencie to, co dzisiaj pisze Izajasz. Wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem, Panie Boże. A nawet to nie ja robię coś dla Pana Boga, to że wszystko, co ja robię, to właściwie robi Pan Bóg. Jest jeszcze głębszy poziom wewnętrznego odpoczynku, wewnętrznego zachwytu, wewnętrznego odprężenia. Takie poznanie, że przeze mnie płyną Boże siły, ja mam tylko im nie przeszkadzać. I jeśli nie będę przeszkadzał, będę miał tu intencję, chcę Tobie służyć, chcę pełnić Twoją wolę, to życie popłynie przeze mnie, Pan Bóg będzie czynił wszystko. Czasami w chwilach stresu, no to szukamy psalmu, mówimy, Pan Bóg, Pan za mnie wszystkiego dokona. Tak się przypominamy, że to w sumie nie ja, nie my musimy się tu męczyć, robić, rozwiązywać. Pan Bóg rozwiąże, albo w tej wersji Jezu, Ty się tym zajmij, tak oddajemy wszystko Panu Bogu. Dzisiaj to spostrzeżenie Izajasza jest takim bardzo, z punktu widzenia duchowości, czy wręcz mistyki, odkryciem, że wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem. To wtedy jeszcze bardziej możemy odpuścić z naszego zmęczenia, jeszcze bardziej się odprężyć. Prośmy Pana Boga, prośmy Jezusa, abyśmy umieli przyjmować dar Jego odpoczynku, abyśmy wchodzili do Jego odpoczynku, abyśmy coraz bardziej na tych coraz głębszych poziomach mogli odpuszczać z naszego wysiłku, martwienia się, nieufności, obciążenia i coraz bardziej żyć w pokoju. Amen.